Koło gospodyń wiejskich w Foluszczykach oraz mieszkańcy sołectwa Foluszczyki przedstawiają film w ramach konkursu Odkrywamy Zapomniane, organizowanego przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie. Jesteśmy w miejscu dziś zapomnianym, opuszczonym, które kiedyś tętniło życiem i miało wiele funkcji. Znajdujemy się w Foluszczykach, na działce ewidencyjnej 360, na skrzyżowaniu dróg w kierunku Biadaszki, Dębicze, Klon i Spule. Według opowieści najstarszych mieszkańców Foluszczyk i okolic, z naszym zapomnianym miejscem wiążą się trzy historie, które chcemy Państwu opowiedzieć. Najstarsza historia sięga połowy XVIII wieku. Wówczas tu przebiegał szlak kupczy zwany Bursztynowym z Pomorza na Śląsk, gdzie kupcy przewozili swoje cenne towary. Z tego powodu powstała tu karczma, gdzie zatrzymywali się kupcy, żeby odpocząć i nabrać sił do dalszej podróży. Po 200 metrów od karczmy znajdowała się karczmarzowa łąka, gdzie odpoczywały ich konie. Nazwa karczmarzowa łąka do dziś jest znana i używana w lokalnej gwarze. Z karczmy korzystali również lokalni chłopi, z czego nie były zadowolone ich żony i modliły się o to, żeby karczma się zawaliła. Ich modły zostały wysłuchane i karczma częściowo zawaliła się. W XIX wieku, podczas zaboru rosyjskiego, nasze zapomniane miejsce zostało odbudowane i zaczęła funkcjonować strażnica rosyjska o nazwie Oremus. Słowo Oremus nawiązywało do modlących się kobiet o upadek karczmy i z łaciny oznacza modlimy się. Zadaniem rosyjskiej strażnicy Oremus było pilnowanie granicy rzeki Prosny znajdującej się nieopodal wsi. Okoliczne grunty rolne i leśne odziedziczyły nazwy po rosyjskiej strażnicy i do dziś Oremus występuje na mapach. Po zakończeniu I wojny światowej obiekt strażnicy rosyjskiej został przejęty przez Lasy Państwowe i zaczęła funkcjonować leśniczówka leśnictwa Foluszczyki. Pierwszym leśniczym tam pracującym był Henryk Waszczyński. Następnym został Franciszek Foldyna, który służył podczas II wojny światowej. Został pojmany i zamordowany przez hitlerowców. Leśniczówka Foluszczyki w naszym zapomnianym miejscu funkcjonowała do roku 1997. Yeah.
lecz nie koniec na tym. Na terenie naszej wsi Foluszczyki i okolic znajduje się jeszcze wiele zapomnianych miejsc z ciekawymi historiami. Między innymi o Wilczym Dole, o folwarku, młynie wodnym, bunkrach partyzantów na piekle, mogiłach powstańców z Powstania Styczniowego, pomniku spadochroniarzy. Wszystkie te historie zostały opowiedziane nam przez pana Mirosława Okonia, pana Wiesława Pilarskiego oraz innych mieszkańców. Rekwizyty zostały użyczone przez prezesa Stowarzyszenia Historycznego Gloria Victis, pana Ireneusza Karbowskiego oraz konie udostępnione przez pana Wojciecha Jańczaka.